Siemano, witam w kolejnym odcinku Car Mechanic Simulator 2015 i moi drodzy, wy już wiecie pewnie, o co tutaj chodzi, także bez zbędnego przedłużania sprawy lecimy. Weźmiemy, cały czas braliśmy pandę, weźmiemy teraz ten samochód, przyjmij zlecenie. Coś się dzieje z silnikiem. Ten samochód nie wiem jak wygląda, jak Punto? Zaraz ocenicie, zaraz mi powiecie. Zaraz powiecie, ale mi się zdaje, że to jest Corsa albo Punto. Powiedzcie mi, jak ten samochód wygląda. To jest chyba takie przerobione Punto. To jest Punto raczej. Dobra, generalnie, co jest nie tak w tym samochodzie? Pasek klinowy typu A. Pasek klinowy. Dobra, to ja chyba mogę go tędy. Ja nie muszę go nawet nigdzie brać chyba na ten, tak? Czy ja mogę go tutaj, tak? Pasek klinowy typu A. Pasek klinowy typu A. Pasek klinowy typu A. Dobra. To będzie szybkie zlecenie, moi drodzy. Szybkie zlecenie. Pasek klinowy typu A. Znajdziemy po... Pasek. Pasek klinowy typu A. Dobra. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. Na szybkości. Na szybkości. Tryb montażu. Nówka sztuka pasek, moi drodzy, piękna sprawa, tryb montowania karoserii. No i moi drodzy, ja już tutaj wykonałem zadanie. Jestem szybki Stefan. Co ja mam teraz zrobić z tym samochodem? Ja chcę go oddać, czy już jest wszystko zrobione? Chyba jest wszystko. No? I czemu nie mogę go oddać? Halo? Jest, mogę. Dobra, poszło. Następny. Tych jeszcze nie mogę, bo mam za mało doświadczenia. Co tu mamy do zrobienia? Rozrząd jest do wymiany. Auto nie pewnie się prowadzi. Albo naprawiamy silnik. Albo rozrząd. Dobra, rozrząd. Przyjmij zlecenie. YOLO. Kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. Jedziemy z rozrządem. O, właśnie, teraz mi tutaj ludzie podpowiedzieli, że ta gra jest zbyt nierealistyczna, ponieważ tutaj jest zbyt czysto. Garaż jest zbyt czysty, nie ma nigdzie smaru, ja w ogóle nigdzie się nie brudzę. Dobra, co tutaj jest do tak? O, panie, tutaj troszkę spędzimy. Końcówka drążka kierowniczego, a tutaj jest pompa wody, napinacz paska i pasek rozrządu. Pompa wody, ja myślę, że to auto musi iść jednak na ten, dobra, spadaj pan. Weźmiemy podnośnik. Zrobimy tak. Pierw sobie ściągniemy tą maskę. Teraz tak. Pompa wody. Co tam było? Pompa wody? Nie, czekajcie, napinacz paska. Pompa wody jest. To jest do wymiany. Ja muszę w ogóle zacząć wszystko. Napinacz paska też jest do wymiany. Napinacz paska jest do wymiany. Napinacz paska, pasek klinowy do wyciągnięcia. Pasek klinowy, pompa wody. Dobra. Pompa wody jest do wymiany. I co tam jeszcze było? Może niepotrzebnie już to wymontowałem. Co tam jeszcze było? Pompa wody, napinacz paska i pasek rozrządu. Czy ja tutaj pasek rozrządu już... Czekajcie, gdzie jest pasek rozrządu? Aha, osłona rozrządu, to ja muszę to ściągnąć. Ło, panowie. Dobra, musimy to ściągnąć. I teraz się wszystko okaże. Pasek rozrządu, do wymiany, 26%. Dobra, to lecimy kupić. Co tam było do kupienia? Pompa wody, pasek rozrządu. Pasek rozrządu jest. Pompa wody. Pompa wody, moi drodzy. Pompa wody. Pompa, 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 pompa wody. Ale R4, czy jaka to ma być? Tu chyba nie ma innej. A nie, bo jest jeszcze V8. To czekajcie, zobaczymy, co zdemontowaliśmy. Pompa wody R4. Pasek rozrządu. I co tam jeszcze było zepsute? I napinacz paska. Dobra. Pompa wody R4.
I teraz napinacz paska, napinacz na N musimy. Niestety nie da się tutaj wyszukiwać po tym. Po F4, tak jak napinacz paska, dobra. No to lecimy, no. No wujek Stefan jak mnie uczył robić za mechanika, to powiedział: kurde, Dawidku, musisz kurde zawsze uczyć się przedsiębiorczości. Jak zdemontujesz stare, a jeszcze da się kurde zamontować i się nie rozleci pierwszego dnia, to montuj. Montuj, chłopie, do bólu. No i ja jednak nie poszedłem w ten. Nie wdałem się w mojego wujka Stefana. Ja nie będę takim Stefanem. Dobra. To zamontujemy. Dobra, to montujemy. Dobra, pompa wody, to jest ta nowa już. Dwie śrubeczki. Oczywiście to jest wszystko uproszczone, tak? To no problemos. Dobra, pasek klinowy typu B. Ten pasek też by się przydało wymienić, no ale widzę, że tutaj jednak musimy pozostać na tym, co mamy. O, montażu, to jeszcze ten pasek klinowy nowy musimy dać. I to chyba jest tyle już. To mi wygląda na tyle. Ja to miałem zamontować. Typ montażu. Co jest? Tryb montażu karoserii. A, no i ściągnąłem, a teraz zamontowałem, tak? Dobra. Czyli teraz musimy sprawdzić tak. To zrobiłem. Auto nie prowadzi się. Końcówka drążka kierowniczego. Czyli co? To do góry pewnie musi lecieć ten samochód. Zaraz sprawdzimy, moi drodzy. Końcówka drążka kierowniczego. Czekajcie, jak jest kierownica. Nie, moment, to coś źle zrobiłem. Zaraz, zaraz. Dobrze? Układ wydechowy, zawieszenie. Nie, to muszę od góry, od dołu, znaczy no. Końcówka drążka kierowniczego. Czyli może czekajcie, może te drzwi muszę tutaj. Może muszę po prostu wejść do samochodu, moi drodzy. Co wy na to? Czy to jest tutaj odpowiedzialne coś? To jest kierownica, idzie tu. No nie, czekajcie, to jest inny ten w ogóle. To jest inny system. Inna zabawa, to jest inna bajka w ogóle. Czemu nie mogę otworzyć tego? To jest wydechowa rura. Ludzie, pomóżcie! Pomóżcie! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Tryb badania, tam widać. Zawieszenie? Nie, ja nie chcę zawieszenia. Albo dobra, zawieszenie. Halo, co tu jest zepsute? Zgłaszam sprawę do prokuratury. Wszystko jest dobre. Przecież to auto jest dobre. Ludzie, daliście mi dobre auto do robienia. A, nie, czekajcie. Co tu się dzieje? I teraz masz na czerwono. Nic nie widzę na czerwono, stary. To nie może być tak. Wszystko jest w porządku. Proszę zobaczyć. 20%, 20%. Jak kierownica tutaj... Ach, kurwa, bo to nie jest w ogóle ten układ. Jak na ten układ wejść? Powiedzcie mi, jak na układ kierowniczy wejść. To nie jest ten układ. I co? Jesteście tacy teraz mądrzy?
Jesteście tacy mądrzy. Lewa gałka do wymiany widać. Stary, to nie jest lewa gała. Po pierwsze. No! I co? I co tu jest źle? Przecież tu jest wszystko pięknie. Mam. Do wymiany jest. Faktycznie. Faktycznie do wymiany, moi drodzy. Muszę was przeprosić. Jesteście kochani. Wszystko dobrze mi powiedzieliście. Ale ja wam nie zapłacę za to. Ja będę udawał i uparcie twierdził, że sam zrobiłem tą naprawę. Ja myślę, że jak po prostu zrobię to wszystko, to będę mógł po prostu uczestniczyć. A ja już tego nie muszę ściągać. Czy ja... A, dobra, muszę chyba ściągnąć. No, w sumie nie, no już nie musiałem. Wystarczyło koło chyba ściągnąć. Dobra. To jest ewidentnie do wymiany. Jak to się nazywa w ogóle? Końcówka drążka kierowniczego. Super. Ja to przy kierownicy gdzieś szukałem, moi drodzy. Końcówka drążka. Tak zwana gała. Na to mówią gała? Czy na to się mówi gała? Powiedzcie mi. Bo jeśli tak, to oznacza, że coś się znam na tych samochodach. Na to się chyba gała mówi. Dobra. Gdzie to się wymienia? Tutaj. Okej. Dobra. To nie jest gała. No to nie jest gała, no to ja nie wiem. Moi drodzy. Ja się nie znam jednak na samochodach. Ja się znam na hulajnogach, potrafię jeździć na rowerze. Czasami bez trzymanki jeździłem nawet. To było całkiem spoko wtedy. Dobra, czy ja już wszystko tu pomontowałem? Ja tu wszystko pomontowałem chyba. To teraz muszę tak. Zamieścić koło. Nie, czegoś tu brakuje pewnie. Tutaj czegoś brakuje w środku. Tego. Łożysko. A tam łożysko, kurde. Każdy cwaniak z łożyskiem potrafi jeździć. Ale już bez łożyska to się nie da, nie? Cwaniaki, kurde, zasrane. Pięknie. Kiedyś otworzę swój własny warsztat samochodowy. Wtedy zobaczycie. Dobra. Co teraz? Drzwi. W dół. Halo. Zamiast otworzyć drzwi, to je po prostu wyciągnąłem. Dobra, moi drodzy, czy ja mogę zakończyć zlecenie? Tak! O, nice. Dobra, warto było, moi drodzy. Okej. Kurde, mam nadzieję, że następnym razem będę bardziej ogarnięty. Co tam dopiero? Trzeci odcinek, czy tam drugi, nie wiem, który to będzie. Jak to mówią, człowiek się uczy całe życie, nie? Szkoda, że nie w szkole, tylko na pierwszych klientach, ale... Ej, patrz, ktoś powiedział, że jest że nie ma brudu, a jest. Tutaj olej, tutaj jakaś woda, jakieś tak zwane fleki. Są, jest tutaj brudno, więc nie gadajcie. Zobaczcie, jak brudno. Dobra, ale było to? Ten brud był przed naprawą, czy po naprawie dopiero? Dziwne. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka, dajcie łapkę w górę i tam dalej, i tak dalej. Na razie, cześć.